No to dzisiaj pozyskałem informację o tym, że znacznie wzrasta ryzyko zawału serca podczas świąt, więc moja współpraca podczas przygotowywania tych świąt musi absolutnie zmienić formułę, najlepiej na taką, na odległość, minimalizując to ryzyko. Ale tak zaczynając krótką dygresją, to przed tym wystąpieniem ćwiczyliśmy z naszym zespołem właśnie, bliżej, ćwiczyliśmy z naszym zespołem kim jesteśmy jako Wydział do Spraw Informacji i Współpracy z Regionami i po co jesteśmy tak naprawdę? Na czym ma polegać nasza współpraca i jakie informacje mamy pozyskiwać? I z naszego oglądu Wydział do Spraw Współpracy i Informacji wychodzi nam, że najpierw musieliśmy się zastanowić, kim jesteśmy i jaka jest nasza wizja w ogóle tej współpracy. Potem przeszliśmy taką szkółkę, jakie informacje chcemy pozyskiwać i które informacje tak naprawdę są istotne z punktu widzenia informatyzacji kraju i dojścia do elektronicznej dokumentacji medycznej, o której już pani dyrektor Kister powiedziała. Potem nazwę ze współpracy jako pragmatycy dość mocni w systemie przerzuciliśmy na wdrażanie i na końcu, żeby być zrewidowani, przejdziemy do rezultatów. I teoretycznie na tym slajdzie, tym jednym slajdem mógłbym opowiadać właśnie o tym, jak pracujemy, po co to robimy, jakie są z tego wyniki i dokąd zmierzamy. Wizja. Określenie wspólnej linii działań na poziomie centralnym oraz regionalnym w zakresie EDM. Tutaj tak naprawdę odkrywcami nie jesteśmy, tylko od września tamtego roku zaczęliśmy słuchać postulatów regionów oraz wszystkich osób, które zajmują się informatyzacją w naszym kraju. Zebraliśmy je w jedno miejsce i zaczęliśmy je rozgłaszać, tym samym wychodząc naprzeciw drugiemu celu, czyli budowa mostu komunikacyjnego między wszystkimi interesariuszami. Mi się bardzo to sformułowanie w ogóle podoba, budowa mostu komunikacyjnego, bo komunikacja to znaczy informacja. I tutaj właśnie gładko przechodzimy do tej informacji, o której wspomniałem na początku, jako informacja, którą chcemy dostarczać, ale nie tylko, bo najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że sami spojrzeliśmy na siebie i powiedzieliśmy, my tak naprawdę też nie wiemy, albo wydaje nam się, albo upewnijmy się, czy dobrze nam się wydaje i w jakim kierunku zmierzamy i przeprowadziliśmy warsztaty IHE, na których zaprosiliśmy również gości, osoby, które z nami współpracują i które mają wpływ na informatyzację i kierunek w ogóle informatyzacji i strategię wprowadzania elektronicznej dokumentacji medycznej. I sami dowiedzieliśmy się, co się dzieje na świecie, jak inne kraje podchodziły do elektronicznej dokumentacji medycznej, czego uniknąć, co zrobić i co jest absolutne minimum, które musimy wykonać, aby nam się udało. I kolejnym elementem jest taka akademia, którą nazwaliśmy akademią. Dla mnie akademia kojarzy się albo z panem Kleksem, albo z czymś bardzo okolicznościowym. Zresztą formuła tego spotkania dzisiaj, okrągłe stoliki, jest właśnie wręcz taką okolicznością. I w ramach akademii, tu jeszcze przejdę tylko przez IHE, przepraszam, to w ramach akademii, proszę państwa, no spotykamy się wykorzystując różne narzędzia. Pierwsze to wideokonferencje. Takich wideokonferencji już dzisiaj odbyliśmy 7, w tym 4 były w zasadzie zamawiane tematyczne. Ostatnia dotyczyła, którą prowadził dyrektor Wojsyk z centrum, dotyczyła dokumentowi, była poświęcona dokumentowi elektronicznemu i w ogóle o tym, w jaki sposób tą dokumentację wdrażać w jednostkach, jakie są dobre i złe strony, zagrożenia i całą resztę. To, co przedyskutowaliśmy do dzisiaj z regionami, regiony mam na myśli urzędy marszałkowskie, bo ci, co wiedzą, to platformy regionalne powstały, wyprzedziły wdrażanie, jeśli chodzi o kraj, to rozmawialiśmy na temat zgód. My tutaj jako centrum zebraliśmy sobie szablony zgód od platform regionalnych stosowane w naszym kraju. No i okazało się, że nie każda wygląda tak samo, pomimo tego, że prawo mamy jedno, ale jak zwykle system zgód wygląda troszkę inaczej i to jest zadanie nasze do wykonania, żeby ujednolicić.
Rozmawialiśmy o standardach HL7 CDA, więc wynikiem tych rozmów są również te warsztaty, które zaproponowaliśmy, ale i jutrzejszy dzień tej konferencji i architektura projektu P1, o której rozmawiamy i zmieniliśmy podejście. To już było powiedziane, że publikujemy wszystkie rzeczy tak, aby nikt nie był zaskoczony i na czas, aby były możliwe integracje. Kolejnym takim narzędziem tych spotkań są spotkania warsztatowe. Proszę Państwa, zaczęliśmy od września jeździć do regionów, które nas zapraszają i one z kolei organizują spotkania z podmiotami leczniczymi. Naszym zadaniem jest porozmawianie, powiedzenie o tym, co robi CSJZ, co za chwilę będzie robić i zebrać informacje o tym, jak powinno to wyglądać z punktu widzenia podmiotów leczniczych w naszym kraju. Jeździmy po regionach z zespołem i rozmawiamy właśnie o elektronicznej dokumentacji medycznej, jak i również o systemach bezpieczeństwa, o tym, co nas czeka w naszym kraju, w kontekście zmian związanych z, potocznie mówiąc, RODO. Proszę Państwa, spotkaliśmy się już z 300 osobami i co ciekawe, jakby już po tym kontakcie z platformą regionalną, nazwijmy to z Urzędem Marszałkowskim, podmioty lecznicze bezpośrednio do nas już korespondują i prowadzimy takie konsultacje, nazwijmy to pewnych założeń, jak i również dotyczących tego, co te podmioty lecznicze zamierzają zrobić. Zrobiliśmy ostatni warsztat w Województwie Mazowieckim dla samych beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Jako to też jest taka grupa beneficjentów, odbiorców informacji naszej, która jest istotna z punktu widzenia konstruowania swoich umów, obowiązków dla przyszłych wykonawców ich systemów, jakie obowiązki związane z pojedynką, jakie właśnie obowiązki związane z elektroniczną dokumentacją medyczną, czego wymagać, co zapisać, co już dzisiaj może być przedmiotem kontraktu, a co dopiero w okresie trwałości. Kolejnym narzędziem tych spotkań to są warsztaty dla pracowników działów IT. No tutaj ta grupa, którą zresztą najczęściej w podmiocie leczniczym na informatyku spoczywa zdiagnozowanie przypadków użycia i wdrażanie całego systemu, więc postanowiliśmy organizować w Warszawie dla wszystkich informatyków w naszym kraju z ograniczoną liczbą miejsc na warsztatach. Natomiast jakby no, czasu mamy dużo do 2021 roku, przynajmniej jeżeli chodzi o harmonogram wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej, ale warsztaty już, które prowadzą nasi pracownicy i które mają na celu wyrównanie poziomów wiedzy w podmiotach leczniczych, małych, dużych, nieważne. Nieważne, zasada jest taka, aby ta wiedza dotarła. No warsztaty cieszą się dużą popularnością. Muszę powiedzieć, że nie mamy problemu z rekrutacją, wręcz odwrotnie i myślimy o tym, żeby spróbować tak działać, aby zacząć działać równolegle, bo 50 osób to ten odsetek będzie za mały. Z tych warsztatów jeszcze, to muszę dodać, powstanie taka lista zagadnień, którą opublikujemy po to tylko, żeby właśnie zdobywając tą informację, żeby od razu postawić sobie po prawej stronie pewne cele i wyzwania, co musimy zrobić, aby ten zbiór pytań i wątpliwości był malejący z każdym warsztatem. I tutaj taki okres do tej pierwszej ewaluacji to jest pierwszy rok tych warsztatów i myślę, że trzeci system warsztatów powinien z naszego punktu widzenia już odpowiadając i realizując te postulaty zebrane od regionów i podmiotów leczniczych, powinien ten zbiór już, znaczy w tym zbiorze nie powinny przerastać nowe zagadnienia, takie te, przynajmniej te, które są na dzisiaj zdiagnozowane, ewentualnie powinniśmy przejść w takie bardzo pragmatyczne problemy związane z wdrażaniem konkretnych przypadków. Konferencję, która jest pierwsza taka inauguracyjna, to tak nazwijmy, planujemy, aby takie konferencje były dwa razy do roku i planujemy też, aby te konferencje były takim momentem, w którym CSJZ będzie mógł pokazać produkt lub coś,
jakoś rezultat, który mówimy, że zrobimy, żeby pokazywać właśnie, że został potocznie mówiąc temat dowieziony do końca i żeby można było wszystkim zainteresowanym pokazywać nie tylko już od strony takiej teoretycznej, bo większość konferencji już dzisiaj, przynajmniej ja od września takie rzeczy obserwuję, że w pewnym momencie ta tematyka jest jednak bardzo zbliżona. Zawsze jest taki element wspólny tych konferencji. I owszem, niech on będzie jednego dnia, natomiast jednego dnia zawsze to, żeby to był jeden element nowy, który pokazuje dynamikę naszej pracy, współpracy w zasadzie nie tylko z regionami, bo jak pokażę również i z wszystkimi interesariuszami. Wdrażanie. No i tutaj naszym sukcesem po warsztatach IHE jest również ukonstytuowanie się Rady do Spraw Interoperacyjności. Proszę Państwa, ja nie będę czytał, ale tam jest 18, nazwijmy to środowisk, czy przedstawicieli podmiotów, w tym vendorów, więc jest to grono ludzi, które faktycznie, eksperckie, które jest w stanie przedyskutować każde zagadnienie zgłaszane właśnie przez Centrum Systemów Informacyjnych, ówcześnie zebrane również od podmiotów leczniczych, już nieważne w zasadzie od kogo, bo współpraca ma polegać na tym, że problem ma być rozwiązany, a nie kto jest autorem danego zagadnienia. Rada pracuje, jestem jej również członkiem, za to i pierwsze zadania grup, pierwsze zadania zostały już w zasadzie zgłoszone do tej Rady. I mam nadzieję, że na następnej konferencji już też możemy pokazać wyniki pracy tej Rady, właśnie pokazać konkretne efekty. Wdrażanie. Działa 8 platform regionalnych. Wiemy skądinąd, że inne platformy planują rozbudowę systemów lub też wprowadzenie nowych funkcjonalności, właśnie innych niż te, które wynikają z działalności państwa, czyli projektu P1. I tu jest bardzo ważna rzecz, bardzo konkretne zadanie przed CSJZ-em i całej współpracy. Stworzenie dokumentu demarkacyjnego e-usług, które spowoduje, co jest domeną państwa, co jest domeną regionów. Konkretnej listy e-usług i tutaj jest to zaadresowane zadanie pierwsze. My zrobiliśmy pierwsze propozycje, natomiast ten dokument i na pewno nasze propozycje zostaną przedyskutowane i przedstawione. Konkursy, no proszę Państwa, tak jak powiedziałem, w ramach programów operacyjnych podmioty otrzymują dofinansowanie na wprowadzenie dokumentacji elektronicznej, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej, przepraszam, ale na e-usługi. Natomiast zawsze jest wymóg integracji z pojedynką bądź z platformą regionalną, która istnieje w danym regionie. Oznacza to nic innego jak pusty zapis, bo każdy sobie zapisuje to w opisie przedmiotu zamówienia i my wychodząc naprzeciw tutaj, bo tu jest środki publiczne, P1 tak naprawdę to jest tani projekt w porównaniu do tych wszystkich dofinansowań, jeżeli chodzi o listy beneficjentów albo też o listy rezerwowe. To są promile. Więc to jest nasze duże wyzwanie, żeby podmioty lecznicze wiedziały, cały czas miały tą informację, na jakim etapie jesteśmy jako kraj, co wymagać i w jaki sposób wdrażać projekt. Rezultaty. Zmiany w ustawie wdrożeniowej. To już pani dyrektor Kister powiedziała. My to nazywamy małą nowelizacją. Dla mnie to wcale nie taka mała, bo tak naprawdę, żeby dojść do tego momentu, w którym po pierwsze odważnie powiedzieć, termin zostanie przesunięty, ale nie dlatego, że zostanie przesunięty, ale zostanie przesunięty, bo mamy plan, bo będziemy to wdrażać w taki i taki sposób, że będziemy wdrażać konkretnymi tymi dokumentami, a nie innymi i musimy to zrobić w taki sposób, że będzie to w rozporządzeniu i mamy plan na najbliższe 5 lat konkretnych dokumentów, to jest właśnie wcale nie mała, bo trzeba było to po pierwsze uzgodnić, a po drugie, jak sobie Państwo zobaczycie, to nie mieliśmy praktycznie głosu sprzeciwu. Jedyne, co utrzymaliśmy na spotkaniach z regionami i z podmiotami leczniczymi, że te 3 dokumenty to trochę mało.
ale ja uważam, że lepiej jest 3 niż wcale i przesuwać terminów, żeby wszystko zostało wdrożone, to do tej pory w naszym kraju się nie udało. Więc lepiej jest zacząć od konkretnych dokumentów, pokazać, że jest to proces nieuchronny, tak jak z karą. Niewielkość kary się liczy, ale jej nieuchronność. Więc ten proces elektronicznej dokumentacji medycznej musi zostać rozpoczęty konkretnym rozwiązaniem. I na bazie tych rozwiązań powstanie również podręcznik korzyści, więc nie tylko prawa, ale również taki podręcznik korzyści pokazujący, jakie korzyści podmiot leczniczy, ale nie tylko podmiot, potem społeczeństwo, konkretny pacjent, już tutaj dzisiaj widzieliśmy pewne propozycje. Dzięki informatyzacji osiągamy i co możemy tak naprawdę zyskać. Kolejnym rezultatem naszym jest... To już zostało powiedziane, także ja tego nie będę opowiadał. Udostępniliśmy, proszę Państwa, zmieniliśmy w zasadzie, nie wiem jak to nazwać, status dokumentu z roboczego na aktywny. Mamy 23 wystandaryzowane dokumenty, spotkaliśmy się z głosami we wrześniu, w październiku, że tak naprawdę one są ciągle w trybie roboczym, więc one nie działają, więc zmieniliśmy 16 dokumentów na tryb aktywny i dzisiaj mówimy tak, to są wystandaryzowane dokumenty, nad nimi w tej chwili nie pracujemy, one są wystarczające do wdrożenia. Pozostałe nieaktywne, w sensie w trybie roboczym, są przypisane i są domeną P1, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pozostałe zostały wdrażane. I właśnie tu jest ta zachęta. Prawo będzie ci mówić, że możesz wdrożyć 3 dokumenty z artykułu 13, natomiast ty możesz spokojnie wdrożyć sobie więcej, bo my już mamy wystandaryzowanych 16. I kto pierwszy, to lepszy do podręcznika. Czy tam już tak uśmiechając się. Natomiast nie chodzi właśnie o to, żeby czekać do 2000 któregoś roku. Mamy mnóstwo szpitali, które spokojnie wdrożyło ponad połowę tych dokumentów i to są właśnie te dobre praktyki, które będziemy promować i będziemy zachęcać, żeby na naszych konferencjach odpowiednie wystąpienie takie podmioty miały. Zakończono analizę i opublikowano wyniki badania ankietowego. Z tego badania ankietowego widzimy progres w informatyzacji, natomiast co przed nami, to właśnie przed nami badanie tych konkretnych korzyści albo takich rzeczy, które możemy wystandaryzować więcej. Co ciekawe, tylko powiem, że zadaliśmy takie pytanie, czy brakuje jakiegoś elementu, nad którym powinniśmy zacząć pracę i w tej chwili w zasadzie nie dostaliśmy takiej konkretnej odpowiedzi. Tu jest szara strefa, powinniśmy zająć się tym tematem. Nie, mamy naprawdę w tej chwili, jak wdrożymy te 23 plus 200 informacji wystandaryzowanych jeszcze, które dowolnie można ze sobą łączyć, mamy naprawdę duży obszar objęty już w stanie gotowości do wdrożenia. Proszę Państwa, mamy też działania związane z bezpieczeństwem, rekomendacje centrum... To minuta czy... Minuta. Czyli 3. Rekomendacje centrum dotyczące bezpieczeństwa. To jest dokument aktualizowany, dość duży. Przeszliśmy pierwsze konsultacje społeczne. Dziękuję tutaj z tego miejsca za wszystkie wątpliwości i pytania. Zmieniliśmy też formułę tych konsultacji, oprócz pisemnej, tradycyjnej, nazwijmy to w ten sposób, spotkaliśmy się z osobami, zorganizowaliśmy spotkanie, żeby jeszcze lepiej zrozumieć te pytania, które do nas napływają, bo czasami jest tak, że wystarczy potem hasło na piśmie, a wiemy w tym procesie konsultacji, spotkania i współpracy właśnie, co autor miał na myśli, lepiej jest nam zrozumieć intencje. Ten dokument w tej chwili jest zmieniany, nawet jeśli chodzi co do narracji tego dokumentu, aby jeszcze lepiej odpowiadał potrzebom osób, do których jest on zaadresowany. No i zostaje nam, proszę Państwa, lista rzeczy do zrobienia tak naprawdę, więc Akademia CSJZ będzie trwała i mam nadzieję się nie zakończy, szczególnie jeśli chodzi o te 3 formuły, warsztaty, spotkania i konferencje. Konferencja ma być takim swoistym podsumowaniem oraz pokazaniem dyrektywy, dokąd zmierzamy. Wsparcie doradztwo eksperckie i strategiczne dla regionów. No dzisiaj, proszę Państwa, możemy służyć taką opinią
naszej wiedzy, ale ja sobie wyobrażam w przyszłości, że będziemy wystawiać usługę doradztwa po prostu dla projektów informatycznych związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną. Udostępnienie w ramach P1 środowiska do testowania, no to jest nasze główne zadanie w tej chwili, w tym sensie w takim harmonogramie czasowym i przez pryzmat i waga tego zadania, po prostu ocena naszej działalności to właśnie przez to. Udostępnienie walidatora dokumentów HL7CDA. Tu chciałem jedną, te 10 sekund jeszcze poświęcić na to, że to jest takie zadanie, gdzie wiemy, że jest potrzebny taki walidator po to tylko, aby podmioty lecznicze, nie my, tylko podmioty lecznicze oraz ci, którzy dostarczają oprogramowanie, wiedzieli, że istnieje coś, co jest w stanie zweryfikować to zobowiązanie, że wszystko jest w takim i takim standardzie. Dzisiaj zamawiający inwestor nie jest w stanie tego zrobić. Często jest nawet tak, że informatyk nie jest w stanie tego sprawdzić w ten sposób, w jaki sposób te powinny programy informatyczne zostać wykonane. Ostatnie dwa. Musimy kończyć. Ujednolicenie procesu zgód, zobowiązanie i przygotowanie tej demarkacji, o której wcześniej powiedziałem, jest to usług. Dziękuję Państwu za uwagę.